Witajcie, bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z nami. Bracia i siostry, Ojciec Pio był świętym, który został szczególnie przez Pana obdarowany. Wszelkie znaki zewnętrzne, jak stygmaty oraz liczne cuda dokonane za jego pośrednictwem, robią wrażenie. Jednak niewiele osób wie, jak wiele Ojciec Pio cierpiał, ile te znaki zewnętrzne go kosztowały. Ojciec Pio mówił: Bóg chrześcijan jest Bogiem przemiany. Wprowadzasz do swego wnętrza cierpienie, a wydobywasz z niego pokój. Odrzucasz rozpacz i widzisz, jak budzi się nadzieja. Nie bój się przeciwności, ponieważ kładą one duszę u stóp krzyża, a krzyż umieszcza ją u bram nieba, gdzie znajdujemy tego, który jest zwycięzcą śmierci i wprowadza ją do wiecznej radości. Dobre serce jest zawsze mężne. Cierpi, ale ukrywa swe łzy i pocieszając się, poświęca siebie dla Boga i bliźniego. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową wszystkich pasterzy Twojego Kościoła. Przyjmij więc hołdy składane z radością w święto pasterza. Ty go wybrałeś, by służył Ci wiernie jako uczestnik Twojego kapłaństwa. On zaś z miłością otaczał opieką lud odkupiony. Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi świętych pasterzy i dajesz im chwałę, pomóż nam dążyć za jego przykładem, drogą zbawienia. Tobie, o Zbawco i Królu Wszechmocny, razem z Twym Ojcem i Duchem Płomiennym, cześć, uwielbienie i chwała niech będzie, teraz i zawsze. Amen. Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem. Kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, Ty świętego Pio prezbitera obdarzyłeś szczególną łaską uczestnictwa w krzyżu Twojego Syna i przez Jego posługę ukazałeś wspaniałość Twego miłosierdzia. Spraw przez Jego wstawiennictwo,
abyśmy trwale włączeni w cierpienia Chrystusa szczęśliwie doszli do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!